Cześć, z tej strony Goofy1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii recenzje odcinków SpongeBoba. Dzisiaj będziemy recenzować dwa kolejne odcinki sezonu drugiego SpongeBoba Kancistoportego. Czyli Witajcie w Kuble Pomy i Frankenbask. Odcinek Witajcie w Kuble Pomyj w oryginale Welcome to the Chum Bucket, bo Chum Bucket z angielskiego oznacza kubeł pomyj, a dosłownie wiadro chama albo wiadro kumpla, a w Polsce kubeł pomyj. Tak. To 26 odcinek sezonu drugiego oraz 67 odcinek całego serialu. Tak więc ten odcinek opowiada o tym, że dobrze, na początku, gdy zaczyna się odcinek jak na początku, tłusty krab się zamyka, SpongeBob idzie spać, a pan krab próbuje, postanawia pójść, no, żeby wygrać z planktonem. Następnego dnia, albo też na drugi dzień, pan krab przegrywa z planktonem i płacze, przez co na kontrakt SpongeBoba. Dlatego w efekcie tego SpongeBob Kancistoporty musi pracować i musi rozpocząć pracę w Kuble Pomyj. Tak, na początku SpongeBobowi niezbyt to się podoba. Później Plankton, no dobrze, daje mu te rzeczy z tłustego kraba. Chce pan Plankton, żeby SpongeBob zrobił pan krabu burgery, ale SpongeBob nie ma na to ochoty, więc daje mózg dla robota. Nawet on nic nie robi. Też mu się nie chce. Dlatego Plankton ma dość i no i na koniec pan krab daje Planktonowi $50 i go wyrzuca, a SpongeBob wraca do tłustego kraba, by robić kraboburgery. Kresku, odcinek ten bardzo mi się podobał. Jest jednym z moich ulubionych odcinków SpongeBob. Znaczy, jest to po prostu niesamowity odcinek. Bardzo mnie bawił. Jak wiadomo, tu dużo scen mnie tu bawiło. Jak wiadomo, najlepszą z nich jest piosenka. Te miejsce to nie dom. Najlepsza scena z tego odcinka. Chociaż polski dubbing, chociaż przetłumaczona na język polski niezbyt mi się podoba. Głównie dlatego, ponieważ SpongeBobowi nie użycza Jacek Kopczyński, a Artur Bomert. No może, bo często SpongeBob miał zmienianych aktorów, kiedy śpiewał coś. No, było dużo śmiesznych scen. No, bardzo dużo. No może odcinek nie był tak zabawny. To bardziej wolałem odcinek Frankenbuzzgru. A teraz przechodzimy do odcinka Frankenbuzzgru. Odcinek Frankenbuzzgru. W oryginale Frankendoodle. To 27 odcinek sezonu drugiego oraz 68 odcinek ogółem. Tak więc na początku, no dobrze, artysta na albo też malarz, który maluje dzieło na swojej łódce. Dobrze. Niechcący wyrzuca swój ołówek, w efekcie czego leci do morza. SpongeBob, Patryk puszczają bańki, a później znajdują przez przypadek czarodziejski ołówek. Okazuje się, że cokolwiek nim narysują, to ożyje, w wyniku czego narażają się na kłopoty. Dobrze. SpongeBob rysuje Buzz Growa, który jest bardzo zły. Dlatego no robi niemiłe dowcipy. No, Skalmarowi, SpongeBobowi, Patrykowi.
Później SpongeBob zmazuje Buzzgrowa, ale zostaje mu tylko ręka. Dlatego Buzzgrow postanawia zemścić się na SpongeBoba. No, próbuje go zmazać, ale mu się nie udało, ponieważ utknął w kartce. A na koniec SpongeBob Patryk z powrotem wyrzucają ten ołówek zaczarowany do morza, przez co z morza i przez to artysta próbuje dokończyć obraz, ale niestety łamie ołówek, przez co malarz jest smutny i powinien zawsze wziąć temperówkę. Zapomniałem, że na początku zawsze, gdy ołówek się zgubi, to zawsze miej zapasowy ołówek, a jak się połamie, to zawsze miej temperówkę. Odcinek ten bardzo mi się podobał. Tak, bardzo. Przepraszam, że długo mówiłem fabułę odcinka. No cóż, tak. Bardzo mnie bawił. Dużo scen było najlepszych, takich jak na przykład SpongeBob Patryk biorą narysowanego dolara, przez co Kalmar potyka, nawet włosy z Kalmara odleciały. Jak Buzzgrow bije z Kalmara, jak Patryk powiedział, nie jest pan zwiedzać. O, jak Patryk powiedział Finlandio, jak Patryk powiedział nie ma za co. No, dużo scen było tu śmiesznych. O, zwłaszcza najlepsza scena była z tego odcinka, było jak jak Patryk powiedział Finlandio. Ten odcinek bardzo mnie bawił, bardzo. Jest jednym z moich ulubionych odcinków SpongeBob. Chyba nie mam żadnych minusów do tego odcinka. Dlatego to jest niesamowity odcinek. Jak większość odcinków SpongeBob'a z ery przed pierwszym filmem. Te odcinki w USA miały premierę 21 stycznia 2002 roku. Tak. W tym samym dniu również premierę miały odcinki Srenamen, Skorpion 4 i Obsiadka. Które? Będę recenzował... Które... Dopiero będę recenzował kiedy indziej. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!